Najmłodsi mieszkańcy gminy Strzałkowo dostali od samorządowych władz prezent na Dzień Dziecka. Od dzisiaj mogą korzystać z nowoczesnego placu zabaw przy ulicy Andrzejewskiego. Złożyło nam się rzeczywiście w czasie idealnie, bo plany były takie od początku, aby w przededniu Dnia Dziecka oddać dzieciom ten plac zabaw. Nam się idealnie dopasowało, tym bardziej, że firma, która przygotowywała w ramach umowy, budowała ten plac zabaw, miała kłopoty, bo przecież bardzo mocno padała, więc ten czas był pod znakiem zapytania, ale cieszymy się. Bardzo się podoba, bardzo ładnie zrobione. Dużo jest takich do huśtawek, karuzela, dużo. Bardzo ładnie. Często pani będzie z wnuczką. No co dzień teraz, co dzień, bo tak to żeśmy chodzili do parku albo tam na plac zabaw koło szkoły rolniczej, ale tu jest ładniejszy plac, więc będziemy teraz chodzić tutaj. Oddajemy dzisiaj do użytku taki z prawdziwego zdarzenia plac zabaw z dobrą, bezobrazową podbudową, co z pewnością dla dzieci będzie bardzo ważne i dla rodziców też, bo to nie jest piasek, to nie jest żwir, z którego dzieciaczki zawsze kupę w bucikach gdzieś tam tego piachu wynoszą. A więc ta podbudowa jest na pewno, oczywiście martwi nas cena, bo w postępowaniu przetargowym to aż 390 tysięcy, a cieszy nas fakt, że aż 190 z programu rozwoju obszarów wiejskich, a więc ze środków unijnych, i myślę, że w takim układzie finansowym to jest dobrze wydany publiczny pieniądz. Jak plac zabaw, jak wam się podoba? Bardzo fajnie. Co najbardziej wam się podoba? To, że jest kółko obrotowe, super jest. Plac zabaw będzie czynny od godziny 8 do godziny 22. Później będzie zamykany, jest dozorowany cały czas. To jest zbyt drogie urządzenie, aby dzisiaj powiedzieć, że to nie ma znaczenia, więc w czas doświetliliśmy go i zmonitorowaliśmy po to, aby bezpośrednio na posterunku policji można było wszelkie nie daj Boże zdarzenie na tym placu odnotować i poszukać sprawców. Także bardzo proszę wszystkich, którzy nie chcieliby, aby ten plac zabaw był ładny tak jak dzisiaj przez długi czas, aby go po prostu nie niszczyć.